Cześć, witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Rybka. Dzisiaj wam na początek opowiem troszeczkę o mieczyku. Tak, tak, wiem, wiem, było mówione, ale to są właśnie moje najlepsze rybki. Lubię je hodować, trzymać. Także na początku powiem o mieczyku i też muszę coś wytłumaczyć. I coś wam później pod koniec powiem. Teraz powiem o mieczyku. Mieczyk zamieszkuje rzeki Meksyku, Hondurasu, Gwatemala. Jakie są odmiany mieczyka? Czarno-czerwony, trikolor, ananasowy, koi, uksedo, berliński, mieczyk biały, genetycznie zmodyfikowany przez kogo? Przez nas. A dlaczego już wam mówię? Bo w naturze oczywiście mieczyk żyje, po prostu jest zielony. Jak żyje w swoich rzekach, występuje mieczyk zielony. Oczywiście rzadko jest spotykany czerwony, ale to jest taki bardziej jaśniejszy, ale to bardzo rzadko można właśnie takiego mieczyka spotkać. I tu co niektórzy mówią, ja mam mieczyka, na przykład w komentarzach jak czytam, ja mam mieczyka Hellera. Co mogę powiedzieć na ten temat? Hellera mieczyk to nie jest jeden mieczyk. Hellera mieczyk to są wszystkie mieczyki. To są właśnie mieczyki Hellera. Cóż jeszcze mogę na temat mieczyka powiedzieć? Jak to dawniej mówili właśnie na mieczyka berlińskiego, oczywiście tak poprawnie się mówi mieczyk berliński, a kiedyś właśnie akwaryści mówili, mają mieczyka podpalanego. Także kiedyś mówili, że to był mieczyk podpalany. No i tak się przyjęło, że to jest mieczyk podpalany. A tak naprawdę to jest mieczyk berliński. Co chodzi o żywność, to każdy wie, jak się karmi mieczyka, czy molinezję nawet. To chyba już nie muszę mówić, no ale powiem dla młodych akwarystów, dla tych najmłodszych. No lubią jeść mrożonki, też lubią żywy, suchy pokarm. No ale ja właśnie jestem przekonany, żeby żywego za bardzo nie dawać, bo to różnie bywa z mieczykiem. I cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? Jak widzicie sami, w tym akwarium mam już przerybienie. Przerybienie. No i w tym akwarium, kochani, zostaje tylko, tak się właśnie zastanawiam, napiszcie w komentarzach. Ci najlepsi i młodzi i nie tylko. W tym akwarium mam zamiar zostawić jednego samca i trzy samiczki i resztę rybek idzie, a to jest za chwileczkę. Chcę zostawić podpalane, jak to się mówi, jedną samiczkę, jednego samca. Jak widzicie, taki duży tu pływa. No i czerwono-czarną, jedną czerwoną. Także chcę zostawić w tym akwarium. Oczywiście zostają kirysy wszystkie. Dzisiaj przywiozłem
ze sklepu właśnie płaszczka, dostałem ślimaki, no jak one się nazywają, Boże kochany, wyszły mi z głowy, Helenki, o Helenki, no jak zwykle, jak to mówiąc sobie zażartuję, twardo głowy zapomniał znowu i tak to u mnie zawsze jest, ale już jak z tego wszyscy mnie znacie. I tak tylko zostaje właśnie 3 samiczki, 1 samiec, może 2 zostawię, doradźcie. A reszta idzie do innego zbiornika. No, będziemy robić w piątek już. W piątek będziemy robić akwarium. Także to zostaje właśnie jako te 240 litrów zostaje jako kotnik dla młodych rybek. A uwierzcie mi, że mam już tu dużo małych rybek. Tu nawet możecie zauważyć, jak wypłyną. Może będzie widać, nie będę tym kręcił statywem, bo będzie ostrość, przepraszam, ostrość tracić. Ten telefon. Także tu będzie dla na rybku. Dla na rybku, dla młodzieży akwarium. I kto tylko się okoci do następnego zbiornika i z tamtego będę przekładał i niech tu się rozmnażają. Tak postanowiłem. Ten akwarium zostaje tak jak został. Jak go teraz widzicie, tylko wyjmuję dwie rośliny kryptokoryny wysokopiennej i jedną roślinkę jeszcze stąd wyjmę i to wszystko tak zostaje, reszta tak jak jest, zostaje. Także w piątek robię właśnie akwarium, nowy baniak. Będę nagrywał etapami. Także będziecie wszyscy sobie widzieli później na filmiku, jak to robię. Pomału, spokojnie. Tak jak obiecałem. I tak właśnie teraz ten piątek będzie akwarium stawiane. Także może w sobotę filmik wyjdzie, bo jak wiecie sami, trzeba pomału, powoli, na spokojnie wszystko porobić. Oczywiście mam tam akwarium, po prostu go likwiduję z kuchni, bo żona właśnie powiedziała, że w kuchni nie chce żadnych akwariumów. Także tamten muszę zlikwidować. Na taki układ poszłem ze żoną. Przeleję wodę z tamtego akwarium do nowego kubła wleję też używaną wodę z akwarium, no i troszeczkę z tego odleję, co teraz widzicie, doleję świeżej, tu taka będzie podmianka, tak żeby mi się nie zrobiło właśnie tak jak ostatnio sobie zrobiłem mleko w akwarium. Także troszeczkę będzie dojrzałe, resztę doleję świeże i załączam kubeł i niech chodzi. Także wam wszystkich informuję, że w piątek, oczywiście z waszą pomocą, wszyscy macie mi pomóc robić właśnie, zakładać nowy zbiornik. Także na wszystkich liczę. I proszę pisać w komentarzach, czy mi pomagacie. No i co chciałem jeszcze powiedzieć, no. Jak wiecie, z filmiku Grzesia z domowej akwarystyki wybiera się do mnie. No i jak już ode mnie pojedzie. A, no to już nie będę mówił, to już on już sobie później powie. Także to jest
taka niespodzianka dla was wszystkich. No i nie wypadałoby, bynajmniej dla mnie, już tyle razy dziękowałem, ale będę dziękował, bo taki człowiek jest ze mnie już, że dla sklepu Płaszczka, bo naprawdę, naprawdę robią dobrą robotę, pięknie robią akwaria. Pozdrawiam tą firmę, która te akwaria robi, oczywiście. Także wielki szacunek dla nich, bo precyzyjnie pokrywy czy inne rzeczy. Także naprawdę wielki szacun i naprawdę jestem w szoku, że powiem wam szczerze, nie chcę krytykować żadnych sklepów, ale tak jak sklep Płaszczka, nie spotkałem się jeszcze z takim sklepem. Jest super. I jeszcze raz pozdrawiam szefa, sprzedawcę. Także naprawdę super, super. No i cóż, to by było na tyle. Mieczyk jak mieczyk, molinezja jak molinezja. Także będzie hodowla do przodu szła. No niestety, muszę wam powiedzieć, w tym mieszkaniu więcej akwariów nie postawię, bo po prostu nie ma na to warunków. Będzie nowe mieszkanie, tak jak wiecie już, że będzie. Jeszcze będę miał, postawię oczywiście jeden baniak i to by było, co chodzi na razie na tyle z tymi akwariami. No i tu jeszcze wam może pokażę, to naprawdę już to akwarium jest takie przerybione, że może tam złapię wam pięknego, małego glonojada. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tam jest na tylnej szybie. No jeszcze zasłona. Postaram wam się, może zauważycie, ale on jeszcze malutki to. Właśnie dostałem od Grzesia z akwarystyki domowej. One są piękne, one jak są duże, to są takie piękne, weloniaste. Także super glonojady. No i dziękuję wszystkim, właśnie bez wyjątku, wszystkim. Wszystkim bez wyjątku za subskrypcję, za łapki, w górę, w dół. Wszystkim dziękuję. Także w piątek zakładamy nowy zbiorniczek. W końcuście się doczekali. Wszystko zrobione, załatwione. Żwir mam już, wszystko mam. Dziś poprzywoziłem sobie dzisiaj ze sklepu Płaszczka. Także dziękuję panu Krzyśkowi. I jeszcze raz serdecznie wszystkich ze sklepu Płaszczka pozdrawiam. I wszystkich tych ludzi, którzy robią właśnie te akwaria, porządnie robią akwaria, także tą firmę właśnie pozdrawiam serdecznie. I cóż, będę kończył, także do piątku i spotykamy się w sobotę lub w niedzielę, wypuszczę filmik, ale będziecie widzieć, jak etapami robię akwarium. Do zobaczenia i do następnego filmiku. Cześć!